Podziękowanie za miłosierdzie. Kto, otwierając swe życie Jezusowi, zjadł z drzewa życia, nie zadaje już pytania drzewa poznania dobra i zła. Pyta o życie. Jak życie Jezusa może wyrazić się w całej pełni, w Nim i przez Niego? Stawianie takiego pytania i postępowanie według takiej wytycznej sprawia, że życie w Chrystusie staje się fascynujące. Chcę się za nie dziękować. I właśnie Paweł w tym miejscu swojego pierwszego listu do 20-paroletniego Tymoteusza zatrzymuje się, by wyrazić wdzięczność. Czyni to w niesamowity sposób. Posłuchajmy. To pierwszy rozdział od 12 wersetu. Czytam w przekładzie dosłownym, który może być trochę chropowaty, ale stwarza więcej okazji do wyjaśnień. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiarygodnego, wyznaczając do tej posługi. Mnie, niegdyś bluźniercę, prześladowcę i gnębiciela, lecz dostąpiłem miłosierdzia, gdyż działałem jako nieświadomy, w niewierze. Zaobfitowała zaś łaska naszego Pana wraz z wiarą lub wiernością i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Wiarygodne to słowo i wszelkiego przyjęcia godne, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego dostąpiłem miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w Niego uwierzyć ku życiu wiecznemu. A królowi wieków, albo epok, dziejów, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen, co znaczy zaiste, niech tak się stanie. Słowa te wręcz ociekają kierowanym do nas zaproszeniem. Czy widzisz to? Przyjrzyjmy się temu razem. Powszechnie myśli się, że Jezus oferuje człowiekowi życie bez wyrazu, smutne i nudne. Tymczasem On otwiera przed nami niesamowite możliwości. Niejeden myśli, że lituje się nad Jezusem, gdy mu się zechce zrobić coś pobożnemu. Ale to nie tak. To Jezus lituje się nad człowiekiem, jeśli mu wyznacza służbę przy swoim boku. Do kogo skierowane jest to Jego miłosierdzie? Zauważcie, do bluźnierców, prześladowców, gnębicieli, narwańców, cyników, sceptyków, do pierwszych wśród grzeszników, jak powiedziałby Paweł. Bóg zmiłował się nad Pawłem, by pokazać innym, może Tobie, że już gorszym być nie można. Dla Chrystusa nie ma mostu, który do Ciebie byłby za daleko. Może jesteś kobietą z historią, mężczyzną po przejściach, alkoholikiem, jego synem lub córką. W Bożym miłosierdziu rozpuszcza się przeszłość. Nastaje kres najboleśniejszej historii. Boża łaska oferuje wolność, świt prawdziwie nowego dnia. Jak zwykle nie jesteśmy tu sami. Jest przy nas On, najważniejszy. Możesz Mu teraz powiedzieć wraz ze mną: Jezu, dzięki Ci, że jesteś tu z nami. Zajrzyj w moje wnętrze. Przebacz. Zakończ. Uwolnij. I pozostań we mnie.
na zawsze. Naucz mnie żyć prawdziwie. Choć mówię do Was jak do przyjaciół, w rzeczy samej nie znamy się. Ale jeśli dzięki tym programom odnalazłeś się w Chrystusie, to odnajdź mój adres. Daj znać. Do usłyszenia.